W Grudziądzu otwarto filialne biuro poselskie Ruchu Palikota, toruńskiego posła Macieja Wydrzyńskiego. Na otwarcie biura poselskiego przyjechał sam poseł. Obecni byli także członkowie innych partii, w tym Stronnictwa Demokratycznego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Biuro Ruchu Palikota mieści się przy ulicy Narutowicza 22 i będzie otwarte we wtorki i czwartki w godzinach od 13 do 17, a także w soboty między 12 a 14. Jest to piąte już biuro poselskie w Grudziądzu. Do tej pory funkcjonują dwa biura Platformy Obywatelskiej, w tym poselskie i parlamentarne, Biuro Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także Biuro Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie jak nigdy do tej pory mieszkańcy Grudziądza mają możliwość wyboru biura posła z prawie wszystkich partii zasiadających obecnie w Sejmie. Jedynie Solidarna Polska nie posiada biura poselskiego. Również od półtora roku czekaliśmy na to biuro. Wcześniej było ono obiecane przez zarząd okręgu. Niestety słowa nie dotrzymano. Zarząd okręgu został rozwiązany z różnych powodów. Mamy biuro. W ciągu 2 tygodni udało nam się po przejęciu sprawy we własne ręce to biuro zbudować. Także biuro Ruchu Palikota, biuro partii i biuro poselskie przy nim również zostały otwarte. W ostatnim czasie jeden z klubów rozwiązał się w Grudziądzu, prawda? Tak, doszło do rozwiązania jednego z klubów. To było oczywiście pokłosiem rozwiązania zarządu okręgu. Był to 9-osobowy klub. No, jak się okazało później, komisarz Jarosław Wojtas, który został powołany na to stanowisko i miał dostęp do centralnego rejestru członków, oczywiście sprawdzał to wszystko, jak to wygląda. Okazało się, że ten 9-osobowy klub to w większości była rodzina przewodniczącego tego klubu. Okazuje się, że były to osoby właśnie z rodziny, więc swego rodzaju lewar był to i myślę, że były to tylko słupy potrzebne do głosowania, więc no nie ma żadnej straty właściwie, że ten klub został rozwiązany. Ruch Palikota działa dalej. Ci ludzie, którzy byli od początku, cały czas pracują, współpracują z nami i to dzięki nim również powstaje dzisiaj to biuro, które otwieramy i bardzo się cieszę z tego powodu. Pana posła będziemy oczywiście tu widywać. Bardzo chciałbym tutaj przyjeżdżać. Myślę, że potrzeby są bardzo duże w Grudziądzu. Chciałbym się też oczywiście zaangażować troszeczkę w funkcjonowanie miasta. Na początek będzie to na pewno nie częściej niż jeden raz w miesiącu. No chciałbym, żeby docelowo były to 2 razy w miesiącu. Myślę, że no takie potrzeby są w Grudziądzu, żeby jednak 2 razy w Grudziądzu tutaj w biurze poselskim być. No na otwarciu nie tylko Ruch Palikota, ale również inne grudziąckie partie, że tak powiem, są obecne. No bardzo się cieszę, że zaszczycili nas działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Bardzo się cieszę, że zaszczycili nas działacze Stronnictwa Demokratycznego. To oczywiście pokazuje, że jest duża szansa na współpracę tych środowisk z nami i nas z nimi oczywiście. No liczę na to, że będziemy współpracować dla dobra Grudziądza, dla dobra tego miasta. Nowego biura poselskiego w Grudziądzu, no widać tutaj również twarze spoza ruchu. Oczywiście. My bardzo się cieszymy jako Sojusz, że jest kolejny poseł, który będzie angażował się w sprawy miasta Grudziądza. To jest dostęp i możliwość konsultowania wielu spraw, chociażby inwestycji tych, które dzieją się nie tylko w Grudziądzu, ale dzieją się przy udziale środków czy unijnych, czy krajowych. I bardzo cieszymy się z tego powodu, że kolejny poseł, który będzie mógł nas reprezentować na forum Sejmu i Parlamentu, będzie interesował się sprawami Grudziądza. No widać tutaj, że państwa partia niejako, przynajmniej na grudziąckim gruncie, zacieśnia, że tak powiem, tutaj związki, tak jak poprzednio Stronnictwo Demokratyczne, tak teraz i państwo, prawda? My nie mamy podpisanego żadnego porozumienia, ale rozmawiamy. Tak samo rozmawiamy z członkami Rady, chociażby z PiS-u, czy z Ruchu dla Grudziądza. Uważam, że to jest normalne, że trzeba szukać porozumienia, trzeba rozmawiać, trzeba się cieszyć z każdego elementu, który wpływa na dobry wizerunek Grudziądza. To jest podstawa i myślę, że to wszystkich powinno nas łączyć. Tak, zostaliśmy zaproszeni na otwarcie biura posła Macieja Wydrzyńskiego. Jestem wspólnie z kolegą członkiem zarządu. Uważam, że w takich otwarciach, w takich posiedzeniach trzeba uczestniczyć. Tym bardziej, że jak państwo wiecie, współpracujemy z Grudziąckim Klubem Ruchu Palikota już od ponad roku. To porozumienie, zaznaczam, to jest porozumienie dla Grudziądza się nazywa, to nie jest żadna koalicja. Naszym celem jest patrzenie władzom grudziąckim na ręce, co robią, jak robią, dlaczego tak to robią. Wspólnie zrobiliśmy kilka inicjatyw, takie jak spotkanie z posłem Maciejem Wydrzyńskim w Akcencie, następnym naszym takim
po prostu jakimś punktem wspólnego działania była ta debata o bezrobociu pod tematem bezrobocie, problem, którego w Grudziądzu nie ma. Uważamy, mimo tego, że nie było zbyt dużo osób, że to był bardzo dobry strzał, że to było celne rozwiązanie, bo nie ma co ukrywać, że wiele... Zresztą rejestrowaliśmy Państwa spotkanie. Proszę? Rejestrowaliśmy Państwa spotkanie w całości. Jestem bardzo zadowolony z tego, w jaki sposób, żeście to przedstawili. Następne partie poszły w nasz ślad i również już zaczynają organizować debaty na temat bezrobocia i tego, jak po prostu jakie działania podjąć, żeby tego bezrobocia w Grudziądzu nie było. Przy okazji dopytam, jakie plany są w najbliższą przyszłość, właśnie związane może z konferencjami, jakimiś akcjami? Bo tutaj jakiś czas już zimowy, że tak powiem, trochę zastopował. Więc nie, po prostu tak, że jesteśmy, prowadzimy w tej chwili akcję sprawozdawczo-wyborczą. 1 lutego było zebranie sprawozdawcze klubu SD w Grudziądzu. Zostały wybrane władze, zostałem po raz ponownie wybrany przewodniczącym tego klubu. Partia nasza się rozrasta, coraz więcej członków jest. Również chciałbym powiedzieć, że uczestniczyliśmy teraz 9 w zjeździe regionalnym, gdzie władze zostały wybrane i najważniejszym teraz celem, które stoi przed partią, naszymi członkami, jest 26 Kongres Stronnictwa Demokratycznego, który odbędzie się 20 kwietnia w Warszawie. Będzie bardzo to ważne wydarzenie, ponieważ tam zostanie przyjęty nowy program, program pod tytułem Polska, jakiej chcemy. Jest to program składający się z 6 części, regulujący wiele dziedzin naszego życia i gospodarczego, politycznego, światopoglądowego. I naszym zadaniem będzie przyjęcie tego nowoczesnego programu. Serdecznie Państwa na otwarciu biura filialnego poselskiego klubu Partii Ruch Palikota w Grudziądzu. Serdecznie witam Zarząd Powiatowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej na czele z przewodniczącym radnym miasta Grudziądza Łukaszem Mizerą. Proszę. Witam Zarząd Powiatowy Stronnictwa Demokratycznego na czele z przewodniczącym Aleksandrem Pawłowskim. Witam serdecznie radnego miasta Grudziądza Tomasza Tomaszewskiego. Proszę Państwa, wybraliśmy. Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w naszym okręgu został Maciej Wyczyński z Torunia, uzyskując ponad 15 tysięcy głosów. Dzisiaj pan poseł otwiera swoje pierwsze biuro filialne w Grudziądzu, a także biuro klubu partii w naszym mieście. Jesteśmy z tego bardzo dumni i obiecujemy panu posłowi, że będziemy pracować ze zdwojoną siłą dla dobra miasta i naszych mieszkańców. I bardzo proszę pana posła o przecięcie symbolicznej wstęgi. No to chyba muszę wyjść na zewnątrz. No właśnie, chciałem mówić. Tak, żeby chodził. To nie zasłaniaj, Rafał. No proszę bardzo, no. Otwieramy. Króciutko tylko. Bardzo dziękuję, że zaszczyciliście nas swoją obecnością. Otwarcie biura, no to dla mnie niesamowite przeżycie. Jest to drugie biuro w naszym okręgu, pierwsze biuro filialne. Przyczynili się do tego przede wszystkim współpracownicy nasi z tego okręgu, ludzie z Grudziądza i okolic. Bardzo im dziękuję za to. Dzięki nim powstało biuro partii. Oczywiście biuro poselskie będzie czynne dla wszystkich potrzebujących. To też decyzja, która właściwie nie bez powodu się pojawiło to biuro tutaj w Grudziądzu, dlatego że bardzo dużo osób właśnie z Grudziądza i okolic przyjeżdża do mojego biura, do Torunia. Dlatego jakby wychodząc naprzeciw tym osobom, postanowiłem otworzyć takie biuro w Grudziądzu. Wydaje się, że w Grudziądzu jest bardzo wiele problemów, które moglibyśmy rozwiązać i bardzo chętnie pomogę właśnie w rozwiązaniu tych problemów. Także bardzo dziękuję jeszcze raz za przybycie. Wszystkim bardzo dziękuję, którzy przyczynili się do powstania biura partii w Grudziądzu i do powstania otwarcia biura poselskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwo, że może w imieniu członków sympatyków Stronnictwa Demokratycznego w Grudziądzu, klubu Stronnictwa Demokratycznego w Grudziądzu, pogratuluję panu posłowi Maciejowi Wyszyńskiemu, szefowi struktur powiatowych, lokalnych, Rafałowi Matyjaskowi, otwarcie tego biura. Naprawdę jest to cenna inicjatywa. My się również jako członkowie Stronnictwa Demokratycznego z tego cieszymy. Tym bardziej, że razem współpracujemy. Razem tworzymy porozumienie dla Grudziądza. Udało nam się kilka inicjatyw. Myślę, że teraz będzie rzeczywiście łatwiej i lżej nam.
Myślę również, że na co dzień wiemy się spotykać z panem posłem i ta współpraca nadal będzie szła w dobrym kierunku. W kierunku, no po prostu dla mieszkańców, dla Grudziądza, dla regionu. Jeszcze raz serdecznie gratuluję, dziękuję bardzo.